tym, co mamy tu napisane. Od razu powiem, dla kogo to jest, a dla kogo to nie jest. Jeżeli na sali są jakieś orły z uczenia maszynowego, to ich dzisiejszą rolą jest siedzenie i mówienie, ej, co on w ogóle gada za głupoty, to nie tak, nie? Także proszę, żeby, prawda, przyjąć to do siebie. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze nie jest orłem z uczenia maszynowego, to jest być może dobry pomysł, żeby tu przyszedł, bo taki jest plan, żeby pokazać rzeczy. Dobrze, żeby pokazać rzeczy początkowe, jak zacząć, prawda? Więc to będziemy robić. Plan jest taki, że najpierw powiem szybciutko w ogóle, skąd ja jestem, skąd się wziąłem. Potem powiem, o czym nie powiem na tym wystąpieniu, a już kiedyś mówiłem. Następnie pokażę Wam, w jakim środowisku zwykle się pracuje przy prototypowaniu. Potem pokażę Wam, jakich bibliotek najlepiej użyć przy prototypowaniu. I na końcu będą linki do różnych miłych miejsc. No to co? No to jeżeli o mnie chodzi, to ja jestem taki Patryk, jestem z Bydgoszczy, tu się urodziłem, tu mieszkam i na razie to się chyba nie zmieni. No co, no chodziłem tutaj do szkoły średniej niedaleko, potem trochę dalej zrobiłem sobie doktora z matematyki, tam popracowałem na uczelni chwilkę, a potem postanowiłem zostać kimś takim. Data scientist to jest brzydka angielska nazwa na kogoś, kto zajmuje się uczeniem maszynowym. Jeżeli ktoś na sali ma pomysł na nazwę dobrą polską, ja chętnie przyjmę, zdecydowanie. Natomiast jeszcze nie znalazłem takiej, która by mi się podobała. No i jak widzimy, w wolnych chwilach zapuszczam włosy i gram na perkusji. Także to jest mniej więcej o to chodzi. No dobrze, idźmy dalej. Co się działo wcześniej? Byłem tu na tej sali w maju zeszłego roku. Bydgoszcz Jug, czy tam Jack, czy jak kto lubi, to jest inna społeczność, na którą nie wiadomo czemu mnie zaproszono, żeby mówić o uczeniu maszynowym, no to powiedziałem. To zostało nagrane, to można sobie obejrzeć na YouTubie i to, o czym tam mówiłem, to mówiłem o tym, dlaczego jest taki popyt na data scientistów, dlaczego na przykład data scientist to jest od kilku lat najlepszy zawód w Ameryce według rankingu kogoś tam ważnego. Mówiłem mniej więcej o tym, co takiego spektakularnego, czego takiego spektakularnego dokonały algorytmy uczenia maszynowego w tej i tamtej dziedzinie. No i potem miałem taki punkt honoru, żeby w 10 minut wytłumaczyć ludziom na sali, jak uczą się sieci neuronowe. Mówiłem to najpierw w Bydgoszczy, potem mówiłem to jeszcze w 3 innych miastach Polski i wydaje mi się, że za każdym razem ponad połowa sali przez te 10 minut była w stanie mniej więcej zrozumieć, jak te sieci działają. Więc jestem zadowolony z tego, że mi się to udało, no to nie wiem tak naprawdę. Więc jakby to dzisiejsze wystąpienie jest kontynuacją tego, co się działo tam. Więc dzisiaj nie będę mówił, co to jest uczenie maszynowe jako takie, jak te sieci się uczą. Nie będę mówił o różnych wspaniałych, spektakularnych przykładach, no o kilku powiem, bo trzeba. Więc dzisiaj jakby popatrzymy na to od takiej bardziej technicznej strony. Więc jeżeli ktoś jakby nie koduje, to dla niego mam takie obrazki u góry, może. Może nie będzie aż tak źle. Dobrze. Oczywiście muszę dopowiedzieć jeden szczególik, jako taki niespełniony szachista klubowy. Na tym wystąpieniu na Jugu mówiłem o tym, dobra, może tak, kto słyszał o tym, że komputery już grają w grę StarCraft 2? Dobrze, a kto słyszał, że grają StarCraft 3? To dobrze, bo nie grają. Na razie grają StarCraft 2. Jest taka firma DeepMind, która specjalizuje się w tworzeniu algorytmów grających w gry. To jest robione tak zwaną metodą łączenia przez wzmacnianie. O tym jeden bardzo mądry człowiek, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, będzie mówił na tej sali w maju. No i ta firma lubi się chwalić w internetach, że na przykład wygrywa StarCrafta z ludźmi. Tak? No, jeżeli ktoś tam się zagłębia w szczegóły, to się okazuje, że to wcale nie jest takie oczywiste, tam są pewne niuanse. I ta sama firma też wypuściła taki silnik szachowy, który znaczy to był silnik pierwotnie do gry w Go, który pokonał tam mistrza świata w Go. Potem ten silnik tak przerobili, że grał jednocześnie w Go, w szachy i w szachy chińskie. No i z tej gałęzi grającej w szachy chińskie w styczniu zeszłego roku postanowiono odtworzyć jakby na podstawie tylko prac o projekt open source, nazwano go Lila Chess Zero. No i ta Lila Chess Zero ma właśnie w tym momencie 13 miesięcy i parę tygodni temu dotarła do mistrzostw świata algorytmów szachowych i finał to było 100 partii. Niestety Lila Chess Zero w sobotę tę 4 dni temu przegrała 49,5 do 50,5, więc jeszcze nie mogę powiedzieć, że prawda, algorytm oparty na uczeniu maszynowym jest najsilniejszym algorytmem szachowym świata. Dodam tylko, że konkurent, czyli Stockfish, ma 11 lat, więc skoro Lila, prawda, od zera do bohatera 13 miesięcy dotarła, to myślę, że za rok raczej wynik jest do przewidzenia.
No ale zobaczymy za rok. Polecam, fajnie się ogląda, tam wiecie, dwa komputery grają przez 4 godziny. Bardzo fajna sprawa. Dobrze. Idźmy dalej. Już trochę mniej głupot i może troszkę więcej konkretów. Środowisko. To znaczy, przychodzimy sobie, wchodzimy sobie do domu, myślimy, no myślę sobie, zrobiłbym uczenie maszynowe. Co ja w ogóle muszę mieć do tego, nie? Zacznijmy, przepraszam, w ogóle powiem najpierw o czym ja tu będę dokładnie mówił. Generalnie taki proces projektu uczenia maszynowego składa się z, powiedziałbym, trzech głównych części, żeby nie kombinować. Pierwsza rzecz, no to jest przygotowanie danych. Te dane trzeba skądś mieć. Najlepiej, żeby jeszcze miały etykietki. Czyli na przykład, jak mam obrazek z pieskiem, to etykietka piesek musi być. Jak mam na przykład 3 miliony obrazków z pieskami i kotkami, to o etykietowanie ich to jest troszeczkę roboty, a nawet bardzo dużo. Więc jakby ten pierwszy punkt to jest przygotowanie danych. I ja zakładam dzisiaj, że ja już te dane skądś mam i one mają etykietki. Druga część, no to jest właśnie budowanie modeli, które zaczyna się od prototypowania, czyli takiego pierwszego spojrzenia na te dane i pierwszej próby zbudowania jakiegoś modelu i spojrzenia, czy to działa. I dzisiaj dokładnie o tym będę mówił. Będę mówił, jak się przygotować do tego etapu. No i potem, jak mamy te modele i one fajnie działają, to próbujemy je wdrożyć. To już jest kompletnie inna historia i o tym dzisiaj nie będzie. Dobrze. Zacznijmy od sprzętu. To jest pierwszy z tych slajdów, że jak ktoś się zna, to może czytać i z obrzydzeniem i co on w ogóle gada. Dobrze, więc czy wystarczy zwykły komputer? Odpowiedź moim zdaniem brzmi, jeżeli moje dane mają mniej niż gigabajt, jeżeli nie używam sieci neuronowych i jeżeli nie stosuję nie wiadomo czego, można tak przeczytać te dwie linijki, to wtedy wystarczy mi zwykły komputer. Natomiast jeżeli któryś z tych warunków nie jest spełniony, prawdopodobnie nie wystarczy. No i wtedy trzeba pomyśleć, co zrobić. No i metody ja znam trzy. Pierwsza to taka, że zaopatrujemy się w jakiś wyspecjalizowany sprzęt dedykowany uczeniu maszynowemu. Uczenie maszynowe tak naprawdę tam w głębi sprowadza się do mnożenia macierzy, więc jeżeli coś dobrze zrównolegle obliczenia, to się nadaje. Oczywiście mówimy tutaj o kartach graficznych, mówimy tu o wyspecjalizowanych jednostkach od Google'a, mówimy tu o wyspecjalizowanych jednostkach od Intela i tak dalej. Tak? To trwa taki wyścig zbrojeń, no i różnych firm, różne urządzenia, różnych hardware są dostępne. No można próbować się, prawda, podłączyć do jakiegoś klastra obliczeniowego, te klastry czasami są dostępne, na przykład jeżeli ktoś ma jakiś związek z uczelnią, może tam próbować jakiś grant sobie wymyślić czy coś. No i można jakby podłączyć się do chmurki, do której to te chmurki są podłączone, jakieś tego typu urządzenia w ilościach jakichś tam ogromnych. Trzeba ogólnie kombinować. Natomiast my dzisiaj chciałbym Wam pokazać dwa dema, zobaczymy, czy wysypie mi się więcej dem niż wysypało się Tomkowi. Wstawiam, że tak. I jedno demo będzie na zwykłym komputerze, a drugie będzie w chmurce. Także tak, żeby każdy miał coś dla siebie, no chyba, że ktoś Was lubi klastry, to nie będzie miał niczego dla siebie, ale dobra, idziemy dalej. Jeżeli chodzi o system operacyjny, w prototypowaniu modeli uczenia maszynowego wygląda to tak, że domyślny system operacyjny to jest Ubuntu. W zasadzie wszystko też chodzi na macOSie, natomiast praca w Windowsie to jest ból, po prostu. Jest dużo poważnych dosyć rzeczy, które w ogóle nie zakładają, że ktoś będzie używał Windowsa, tylko jest wszystko na Ubuntu. No i w takim świecie przyszło nam żyć. Ja jestem osobiście taki chłopiec, który się wychował na Windowsie, więc na to Ubuntu przerzuciłem się 2,5 roku temu i dzisiaj po 2,5 roku już jestem tak sprany, że mogę napisać tak, że nie ma się czego bać. I dzisiaj jakby to, co Wam pokażę, pierwsze demko, to będzie od momentu takiego, że kolega lub koleżanka instaluje mi goły system operacyjny i ja siadam do tego i rozpoczynam modelowanie. Od tego punktu dzisiaj wystartujemy. I zresztą już za chwilę. Więc jeżeli chodzi o system operacyjny, Ubuntu polecam, Magda Gessler. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o język programowania, na pewno wszyscy na sali słyszeli, że jest Python. Podejrzewam, że wszyscy na sali słyszeli, że jest R. I tu jest taki znak większości. Jeżeli chodzi o R, to jest tak, że R jest ukochanym językiem środowisk akademickich, czy to w Ameryce Północnej, czy to w Polsce, gdziekolwiek. Natomiast Python jest popularniejszy i ma większe możliwości. Jeżeli komuś moje zdanie nie wystarcza, to może sobie poczytać w różnych miejscach w internetach. Ja wybrałem miejsce o takie. Człowiek wziął ankietę wypełnioną przez 17 tysięcy osób o Pythonie i po R i wyszło, że Python jest fajniejszy. No, mniej więcej to wyszło. Ogólnie polecam Python. Myślę, że nie wejdziemy na tę stronę, dzisiaj trochę szkoda czasu. Dobra, i trzecia rzecz.
czyli no, nazwijmy to interfejs graficzny, no to kto z Was wie, co to jest Jupyter Notebook na sali? O, fajnie, dużo ludzi wie. Jupyter Notebook to jest takie coś, co jest fajniejsze niż zwykły skrypt w prototypowaniu, ponieważ się operuje komórka po komórce, można sobie odpalić pierwszą komórkę, potem trzecią, potem drugą jeszcze raz. W szczególności można za pierwszym razem załadować sobie 8 giga danych do RAMu i potem tylko coś tam się nimi bawić. Tak, no to jakby taki jest sens, oczywiście za chwilkę to pokażę. Tu jest jeszcze taki szczególik. Jupyter Notebook to jest to domyślne narzędzie, natomiast ktoś przyszedł i zrobił coś, co nazywa się Jupyter Lab, które jest ciut przyjemniejsze w obsłudze. To jest drobny szczegół, natomiast polecam się przerzucić jak najszybciej, bo jest troszkę wygodniej po prostu i to, co ja pokażę, będzie w Jupyter Labie. Prawdopodobnie zrobię to w tym momencie. Tak, zrobię to nie w tym momencie, zrobię to po tym slajdzie. Teraz, jak już ustaliliśmy, że mamy komputer z Ubuntu, że będziemy używać Pythona i że będziemy pracować w Jupyter Notebooku, to warto byłoby wiedzieć, czy są jakieś fajne biblioteki Pythonowe, które robią to, co byśmy chcieli, żeby robiły. No i okazuje się, że są. No to tak. To, o czym, jeżeli ktoś pisał w Pythonie cokolwiek, to raczej wie, to jest NumPy i Pandas. NumPy to służy do obliczeń na wektorach, na macierzach, na tensorach, ogólnie rzecz biorąc. Python plus NumPy to jest mniej więcej to samo, co domyśla taka wektoryzacja w Erze. Tak? W Erze podstawową strukturą danych jest wektor, a w NumPy też. Więc jeżeli ktoś z Era przyszedł, to może do Pythona z NumPyem pójść i będzie mu wygodnie. Jak jeszcze weźmie SciPy'a i tam są narzędzia statystyczne, to już w ogóle. Panda służy do pracy z ramkami danych, zaraz to pokażemy. Coś, o czym może nie słyszeliście, to jest Pandas Profiling. To jest taka mała biblioteka służąca do tworzenia takich automatycznych raportów o zbiorach danych. To jest przyjemne, zaraz to pokażę. Wizualizacje najpiękniejsze są w takiej bibliotece. To jest pewna nakładka na matplotliba, o którym może słyszeliście. No i jeżeli chodzi o modele uczenia maszynowego, to wszystkie oprócz niektórych są tu. Jest taka jedna pojedyncza biblioteka scikit-learn, która naprawdę zawiera tyle, że aż miło. Dobrze, no to teraz co? No jedziemy, nie? Z demko. Muszę chyba zrobić tak. O. No więc, proszę Państwa, jestem sobie tutaj. Zainstalowałem dopiero co Ubuntu, wszedłem sobie do folderu 2019.02 Bydgoszcz, który się domyślnie instaluje, kiedy się instaluje Ubuntu. Robię takie coś. I teraz się muszę zastanowić, co tu wpisać oczywiście, ale mam to napisane. Mam taką ściągę na GitHubie. Mam ją tu. Dzisiaj zrobimy to tak prawilnie, to znaczy pierwsza rzecz, jaką zrobię, to zainstaluję sobie wirtualne środowisko. Stworzę sobie wirtualne środowisko z Pythonem 3. Nazywam je... A, oczywiście, że nic nie widzicie, przepraszam już. Próbuję dalej. Jeszcze chyba raz. Nie zaszkodzi. Mam nadzieję, że teraz coś widać. Instaluję sobie wirtualne środowisko poleceniem wirtualne środowisko. No to proszę, proszę bardzo. Zainstalowałem. Teraz muszę je uaktywnić. To robię o tak. A wcale nie, bo tak. Powinno być dobrze, ok. Czyli teraz jakby korzystam z tych bibliotek, które mam w tym aktywnym środowisku. W tym momencie w tym środowisku nie mam niczego. Spuściutko. Więc chcę używać Jupyter Laba, więc go sobie zainstaluję. No nie, to nie jest takie łatwe tak pisać jedną ręką. I to chyba jeszcze razem, tak? Musi być. Spróbujemy razem. Najwyżej nie zadziała. O, działa. Instaluję sobie Jupyter Laba i jego jakieś tam zależności. Fajnie, fajnie. To jest może czas na jakieś pytanie. Nie, nie ma pytań, bardzo dobrze, bo już się zainstalowało. Ok, no i jak już zainstalowałem Jupyter Laba, to teraz używam polecenia Jupyter Lab, żeby otworzyć Jupyter Lab.
OK, otworzyłem, to znowu jest za małe na pewno dla Was. Już chyba dobrze, nie? Już chyba widać. Spoko. No więc mam tu takie przygotowane fantastyczne demko. I to jest właśnie... Tu się zamyka. OK, to jest właśnie to, jak działa sobie Jupyter Notebook, czy tam Jupyter Lab. Mam komórki. No i ten kod sobie robię komórkę po komórce. Kolejność jest taka, jaką ja narzucę, tak? No i jest pewna dowolność. Zwykle w pierwszej komórce są te biblioteki, które ładujemy. I teraz prawdopodobnie będzie jakieś brakować. Na przykład brakuje biblioteki Pandas. No więc co ja sobie zrobię? Ja sobie ją doinstaluję. Dacie wiarę? A nawet będę sprytny i zainstaluję od razu Pandas Profiling, którego Pandas jest prawie na pewno zależnością. To, co teraz zrobiłem, to po prostu wykonuję polecenie takie z linii command, tylko poprzedzam je wykrzyknikiem i ten notebook wie, o co mi chodzi. I to się właśnie instaluje teraz. No i tak to jest. Dobrze, zainstalowało się? Nie, jeszcze nie. Zainstalowało się, no to zobaczmy, czy jeszcze może czegoś brakuje. Brakuje Seaborna. Zainstalowany. I jeszcze brakuje Scalern. Scalern to skrót od scikit-learn. I pewnie jeszcze LightGBM. Tak jest. O nie. Czyli jak widzimy, średnio rozgarnięty prowadzący jest w stanie to zainstalować w czasie wykładu, także Wam się uda w domu na pewno tym bardziej. Dobrze, chyba już wszystko jest. Dobra, mamy wszystko. I teraz co ja bym chciał Wam pokazać? Ja dzisiaj przygotowałem, wziąłem sobie takie demko, które zawiera informacje o mieszkaniach w takim mieście, które nazywa się Ames. Ono jest gdzieś tam w Iowa, w Stanach Zjednoczonych. No i o każdym, o domach, przepraszam, o każdym z takich domów wiadomo to i tamto. Zaraz pokażę co. I jest też taka kolumna, która nazywa się cena tego domu. No i będziemy próbowali zbudować model, który będzie w stanie przewidywać ceny domów jakichś tam nowych. Nie? Taki jest plan. No najpierw popatrzmy, co to są za dane. Używając Pandasa wczytujemy sobie plik CSV poleceniem read.csv. Jak będzie jakieś nieoczywiste polecenie, to proszę, żeby ktoś podniósł rękę, dobra? Bo to jest takie wszystko takie właśnie. No, jak chcemy zobaczyć 5 pierwszych rzędów, to one wyglądają tak. Opis tych danych jest tutaj. Ogólnie tu jest 80 różnych kolumn. Ja wybrałem tylko, jak widzicie, jak tutaj widzicie, jakieś 11, żeby tu w tych kolumnach się nie pogubić dzisiaj, nie? No bo to jest tylko demko. Może powiem, o co tu się dzieje. No, to jest powierzchnia domu, to jest jakość domu. Nie wiadomo, jak to zostało ocenione. To jest... Stan domu, tak? To jest rok, który został zbudowany, powierzchnia piwnicy, powierzchnia parteru, powierzchnia pierwszego piętra, liczba kominków, liczba samochodów zdolnych zmieścić się w garażu i powierzchnia porch, to jest ganek, nie? Chyba po naszemu tak najtrafniej, powierzchnia ganku, no i jest ta cena. OK, to są nasze dane. Dobrze, no i jak chcemy dowiedzieć się czegoś więcej o tych danych, to mamy na przykład w Pandasie polecenie info, które mówi nam na przykład to, że wszystkie te kolumny są kolumnami z liczbami całkowitymi, czyli już wiemy, że tam na przykład nikt nie wpisał ceny mieszkania jako string, nie? I to już jest pewien sukces, nazwijmy to. OK, czyli jakby nie musimy stracić czasu na takie, wiecie, podstawowe czyszczenie w tym przypadku. Jeżeli chcemy uzyskać jakieś proste statystyki opisowe do każdej kolumny z osobna, no to też mamy do tego polecenie, tak? Średnie odchylenie standardowe, minimum, kwartyle, maksimum, liczba wierszy, która bez braków danych, o tak to ujmę, nie? No i dobra, coś tam możemy sobie z tego wywnioskować. Pokażę Wam jeszcze jakieś 3 wodotryski, żeby po prostu pokazać Wam, że Pandas jest taki fajny. Pierwsza to jest taka, że możemy wybrać sobie kolumnę i narysować histogram wartości.
Histogram polega na tym, że jakby dla ponad 700 domów wartość tego domu jest w przedziale odtąd dotąd. Dobra? Dla około 150 domów wartość tego domu jest w przedziale odtąd dotąd. To nam pokazuje, jak rozkłada się cena domów w naszym zbiorze danych. Okay? Tu na przykład możemy sobie pooglądać, jak zależne są od siebie, może tak zrobię, żeby było trochę więcej widać, o, jak zależne są od siebie poszczególne zmienne. To jest wykres korelacji liniowej, jeszcze ładnie posortowany. W szczególności każda zmienna sama od siebie jest bardzo zależna. To znaczy, nie wiem, cena domu zależy od ceny domu tak dosyć mocno, nie? Dlatego właśnie to jest bardzo jasny kolorek. I widzimy na przykład, że ogólna jakość domu chyba trochę jest skorelowana z ceną domu, co też brzmi rozsądnie. Na przykład. Natomiast na przykład ogólna kondycja domu, czyli to stan, w jakim jest, jest słabo skorelowana z tym, ile samochodów zmieści się do garażu. No, wydaje się, że to są rzeczy raczej niezależne i ten wykresik to potwierdza. Okay? Jeszcze jeden wodotrysk, który chciałbym Wam w tym momencie pokazać, jeden z dwóch, no to jest na przykład taka zabawa. Możemy sobie podzielić te dane takie, że patrzymy na domy, gdzie nie ma żadnego kominka, gdzie jest jeden kominek, dwa kominki, trzy kominki i jeszcze dla każdego z nich osobno rozważamy takie, które w ogóle nie mają garażu, na jeden, na dwa, na trzy, na cztery samochody te garaże, no i patrzymy, ile kosztują domy w każdej z takich tam 20 kategorii. Tak, no i Pandas dostarcza nam narzędzia, żeby sobie to dosyć łatwo rysować. Myślę, że jak się tutaj patrzy, to w miarę widać, co się dzieje. Dobrze, i ten Pandas Profiling chciałbym Wam pokazać szybciutko. Tworzymy DF, to jest nasza ramka danych, tworzymy z niej raport i wysyłamy go do pliku. I myk. Dobra, wysłał się i teraz otwieramy, on jest tu, otwieramy raport w HTML-u. No i znowu jest za małe, także zaraz będzie większe, albo nie aż tak większe. No i mamy takie automatyczne narzędzie, które samo nam powiedziało, że mamy 11 zmiennych numerycznych. Tu wyrzuca jakieś takie ostrzeżenia, że o, a ta zmienna ma dużo zer, więc może coś jest nie tak. No i dla każdej zmiennej po kolei rysuje, co się z nią dzieje. I ja może chciałbym się skupić na tej jednej, bo ona jest taka ładna. To jest zmienna, która mówi o powierzchni pierwszego piętra domu i to jest histogram wartości tej zmiennej. I kto powie, skąd się wziął taki kształt tego histogramu? Przepraszam, nie słyszałem. Bo domy są parterowe? Niektóre są parterowe i... Tak, tak, domy są parterowe, w związku z tym nie mają pierwszego piętra. To jest dokładnie to, o co chodziło. Więc tu widzimy dosyć dokładnie, że mamy jakby dwa typy tych domów. Jeżeli dom w ogóle nie ma pierwszego piętra, no to tu ten słupek od zera, prawda, nam rośnie. Natomiast jeżeli już ten dom ma pierwsze piętro, to powierzchnia tego pierwszego piętra rozkłada się jakoś tak. To jest taka po prostu obserwacja z histogramu. No i możemy tak sobie teraz prześledzić tutaj każdą 10 cech, się pozastanawiać, co się z nią dzieje. Możemy też wziąć całe dane, prześledzić sobie 80 cech, jak mamy ciut więcej czasu, ja dzisiaj nie mam. O, w ogóle już prawie nie mam czasu, matko. No, też te korelacje możemy sobie pomalować, tak, Pearson, Sperman, kto zna ten zna, kto nie zna ten nie zna. No i dobra, generalnie chciałem Wam pokazać, że jest po prostu automatyczne narzędzie, które pozwala nam praktycznie za darmo narysować bardzo dużo ciekawych rzeczy. Dobrze, wracam do prezentacji. O nie, już zdradziłem. No to teraz, zdradziłem. I teraz, myślę, że to, co może być na początku ciekawe, to to, które modele najlepiej spisują się dla jakiego rodzaju danych. I tak się składa, że wszelakie konkursy na danych tabelarycznych, na przykład te dane przed chwilą to były dane tabelaryczne, pokazują, że zdecydowanie najlepszymi algorytmami w tego typu danych są tak zwane Gradient Boosting Decision Trees. To chyba nie ma polskiej nazwy, nie słyszałem. Decision Tree to jest oczywiście drzewo decyzyjne, a Gradient Boosting Decision Trees to są drzewa decyzyjne, no tak powiedzmy, że to działa tak, że budujemy sobie pierwsze drzewo decyzyjne, ono coś tam, ono się trochę myli i na jego błędach budujemy drugie drzewo decyzyjne i to tak idzie iteracyjnie, krok po kroku. Okazuje się, że to działa fenomenalnie i wygrywa wszystkie konkursy i po prostu ludzie
Jak mają tylko dane tabelaryczne, biorą tego LightGBM-a czy XGBoosta, o tym zaraz powiem, co to jest, i używają i to fajnie działa. W ogóle na domyślnych ustawieniach już jest miło. Tu warto wspomnieć, że drzewa decyzyjne ogólnie nie nadają się do szeregów czasowych, ale nie będę rozwijał tego wątku. I dwie takie najpopularniejsze implementacje tego czegoś nazywają się XGBoost i LightGBM. One mają API w różnych językach programowania, oczywiście w Pythonie przede wszystkim, prawda? No i teraz wracam do tego demka i pokażę Wam, dlaczego to jest fajne. Jesteśmy tu. Dobrze, i przyjmijmy, że chcemy sobie rozwiązać zagadnienie regresyjne, to znaczy naszymi... Chciałbym się upewnić, że widzicie, co tu jest napisane. Dobra. Ktoś widzi słabo, to zaraz będzie widział silniej, jeszcze silniej. Dobra, teraz mam nadzieję, że jest dobrze. Za X przyjmuję sobie te wszystkie dane, które miałem oprócz właśnie cen domów, no bo chcę sobie te ceny przewidywać, no a Y, nasz cel, no to są właśnie te ceny domów. Dobra, i tak mam takiego X i Y. I teraz pierwszy krok przed jakimkolwiek modelowaniem to trzeba usiąść na krześle i się zastanowić, jak ja mam w ogóle zmierzyć, czy mój model będzie działał. Tak, no bo ja mogę sobie, wiecie, wziąć wszystkie dane, wrzucić do modelu, model coś mi wypluje, no i co to jest? Nie mam narzędzia, żeby sprawdzić, czy to w ogóle śmiga. Więc najprostszy sposób, żeby mieć jakieś narzędzie do tego, polega na tym, że ja jakby zgadzam się na to, żeby losowa część danych została odłożona na razie na bok. Ja się trenuję na tej większości danych, a na tej tam losowej części danych, tak zwanych danych testowych, tylko sobie sprawdzam, jak mi się wytrenowało. Dobra, to jest taka najprostsza idea i ona tu jest robiona. Scikit-learn ma wbudowane polecenie train test split, no i tak tworzymy właśnie treningowy i testowy X i Y. Mhm, ale musimy jeszcze najpierw tutaj zdefiniować, co to jest X w ogóle. No i widzimy, że wszystkich danych mieliśmy tyle, do treningu idzie tyle, a do testu idzie tyle. Dobra? No i teraz pierwsze podejście w jakimkolwiek modelowaniu to jest zobaczyć, jak działa model stały, czyli gdzie nic nie robimy. Może się okaże, że będzie działał wspaniale i po co się męczyć dalej, nie? No to tu robię sobie model stały. No i teraz tu mam takie dwie funkcje, które mierzą mi, jak ten model jest dobry, jak nie jest. Pierwiastek z błędu średniokwadratowego i tak zwany R kwadrat. One mają takie wartości, R kwadrat powinno być bliskie 0, no i jest. W tym momencie nie mam czasu powiedzieć czemu. Oraz jeszcze przygotowałem dla Was takie coś, co maluje prawdziwe wartości kontra te przewidziane. No tak, teraz pewnie będę musiał pomniejszyć. No to pomniejszam. Dobra, na tym wykresie tu mamy prawdziwe wartości, a tu mamy przewidywane. No, my przewidujemy cały czas tę samą wartość, więc to wygląda sobie tak. Okay? To jest pierwsze podejście. Wiemy, że dla tego podejścia mamy straty jakieś takie. No i teraz chciałbym Wam pokazać podejście takie tradycyjne, statystyczne, stare powiedzmy, czyli regresję liniową, model regresji liniowej. Model regresji liniowej wymaga, żeby te dane jakoś tam upięknić, zanim wrzucimy je do modelu. Ja to robię tutaj, w tych oto komórkach. Teraz o tym powinienem powiększyć. Dobrze, i myślę, że to jest taki moment, żeby znaleźć na sali kogoś, kto zna jakiś język programowania, ale nie Pythona, oraz chciałby odpowiedzieć na moje pytanie. Czy jest ktoś, kto spełnia te trzy warunki naraz? Dobra, dwa pierwsze. Wszyscy znają Pythona, tak? No dobra, spoko. Bo chciałem się pochwalić, że zobaczcie w Pythonie, jakie ładne polecenia się pisze, takie tutaj. Dobrze, to kto znał Pythona i powie, co się dzieje w tej linijce? A to powiększysz jeszcze? Aha, okej. Okay. Dobrze. Tu za znakiem przypisania jest ważne, co się tutaj dzieje. To jest ogólnie metoda least comprehension, natomiast moje pytanie brzmi, no jaki jest wynik, jakie są elementy tej listy? Tak. Wielkość ganka, to pamiętamy, że może być 0, raczej nie powinna być ujemna. To
nie mam pomysłu. No może być zero, a może być dodatnia, tak? I plan jest taki, że jeżeli bierzemy sobie po kolei wszystkie te wielkości ganków, czyli for value in to, i teraz jeżeli to value jest dodatnie, to my je logarytmujemy, bo regresja liniowa tak lubi, nieważne czemu. Natomiast jeżeli jest zero, no to my go nie logarytmujemy, bo by nam wybuchło, tylko zostawiamy jak jest, tak? No i więc mamy tu wpisanego takiego ifa po prostu w jednej linijce i śmiem twierdzić, że to jest czytelne. Dobra, w każdym razie to było to, co zrobiliśmy z danymi. Tu dorzuciliśmy jeszcze trochę nowych cech, stworzyliśmy je. No i jeszcze musieliśmy dane znormalizować, dobra. I po tym wszystkim nasze dane teraz to już jest 65 kolumn, a nie 10 i one wszystkie są jakieś takie w okolicach 0 i 1, nie? No i minus 1 też. I zrobiliśmy sobie, wykonaliśmy tę jakże ciężką pracę po to, żeby to wszystko wrzucić do modelu regresji liniowej. REACH to jest jeszcze taka regresja liniowa, jeszcze z takim karą na błąd, karą na normę kwadratową wag, w ogóle nie wiadomo, no cudawianki, taka wiecie, przypakowana regresja. No i poleceniem fit ja trenuję model do danych, poleceniem predict otrzymuję predykcję od danych testowych, no i teraz sobie sprawdzam te wartości, dobra? One są takie. To nic nie mówi, to powinno być 1, wtedy byłoby idealnie, 0,5,2 moim zdaniem nie za dobrze. No popatrzmy, jak wyglądają predykcje. Okej, no wyglądają jakoś tak, tak? Prawdziwe wartości są na osi poziomej, nieprawdziwe są na pionowej. Widzimy tutaj, że są jakieś dwie wartości, które regresja wyrzuciła w kosmos, co w ogóle bardzo psuje cały model, nie? Na przykład. No ale dobra, idźmy dalej. No to teraz weźmy sobie LightGBM-a, czyli ten algorytm, o którym mówiłem. LightGBM-ie jest tak, że ja po prostu ładuję model, nie robię kompletnie nic, żadnego miętolenia danych na wejście, po prostu wrzucam dane tak jak są, nawet mogą być braki danych, XGBoost i LightGBM sobie pięknie z nimi radzą. Trenuję, robię przewidywania i patrzę, co mi tu wyskakuje. Tu jest 40 tysięcy, poprzednio było tych 1060, więc to zdaje się, że jest lepiej. Jeżeli chodzi o to R kwadrat, no to jest 0,76 zamiast 0,52, tak? A to jest glutki model na parametrach domyślnych, a on tych parametrów ma w ogóle jeszcze kilkadziesiąt, jak ktoś ma trochę czasu, nie? Co pokazuje po prostu potencjał tego, co tu się dzieje. Tu jest znowu ten wykres predykcje kontra wartości prawdziwe. Gdyby ten model był idealny, wszystko by po prostu było na tej przekątnej, nie? A tu nie jest idealnie, natomiast jest lepiej niż tam było. Co pokazuje po prostu, że to jest potencjał w tej metodzie. I dobra, i teraz chciałbym stąd wyjść. O, udało się. To znaczy nie z sali, tylko z prezentacji. Wracamy. OK, i tak to jest, jeżeli chodzi o dane tabelaryczne. Teraz szybciutko, jeżeli chodzi o multimedia. Jeżeli mam obraz, dźwięk, język naturalny, te rejony, najlepsze są sieci neuronowe. To jest udowodnione w wielu fajnych konkursach. Teraz jeżeli chodzi o biblioteki do robienia sieci neuronowych, mamy takie aktualnie dwie główne gałęzie. Pierwsza to jest TensorFlow wraz ze swoją nakładką zwaną Keras. Jeżeli chcecie bardzo szybko coś sobie napisać bez próby zrozumienia tematu, to zapraszam do Kerasa. Natomiast jeżeli chcecie mieć kontrolę nad tym, co się dzieje i elastyczność i zrozumienie tematu, ale nie musicie, wiecie, liczyć pochodnych na palcach czy coś takiego, zapraszam do PyTorcha. Jestem wielkim zwolennikiem PyTorcha, tym bardziej, że napisał go Polak. O tym też mówiłem na tym poprzednim wystąpieniu. A ile mam minut? Tak dokładnie? 9. No to już nie zdążę odpalić drugiego demka, ale zdążę Wam je pokazać. Także powiedzmy, że półtora modelu się udało. Dobra, gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy. I chciałbym Wam pokazać takie zagadnienie. W ogóle tak, na sali jest Grzegorz. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby Grzegorz pokazał, że to Ty, bo może ludzie będą pytać Cię o to, jak żyć. To jest Grzegorz. Grzegorz będzie nam za miesiąc opowiadał porządnie o pracy z obrazami i sieciach, jak one tam działają. Ja tylko chcę Wam pokazać króciutkie, proste demko na ten temat. A to jest demko, które kiedyś napisałem z takim bardzo mądrym człowiekiem. I tutaj postanowiliśmy zrobić klasyfikację. Mamy dwa typy obrazków. No i chcemy nauczyć algorytm, żeby rozróżniał, który to typ obrazków, ale postanowiliśmy, żeby było trochę śmiesznie, haha. To pierwszy typ obrazków, to proszę Państwa, jak się kiedyś załaduje, no tak, to będą obrazki obcych. Tu jest jakiś inny obcy, jak ktoś woli może tego. A drugi typ obrazków to nie zgadniecie co? Obcy i kotki, blisko. Obcy i oczywiście predator, tak? Więc po prostu
zgooglałem sobie obrazki z obcymi, z predatorami, oetykietowałem je ręcznie, trochę mnie ręka bolała, nie ukrywam. No i mam taki zbiór danych i teraz będę próbował, znaczy nie będę, bo nie mam czasu, ale już kiedyś wytrenowałem model, który to robi i pokażę Wam, jak on wygląda, bardzo szybciutko. On wygląda... Tu jest takie repozytorium, w którym to samo jest zrobione i w Kerasie, i w PyTorchu. To jest liczone na, to było liczone na chmurze Google'a. I jeszcze jest coś tam, w takim jednym Neptunie to jest w ogóle wszystko zrobione. A w każdym razie, to proszę Państwa, działało sobie tak, że zaimportowaliśmy torcza i jakieś tam jeszcze torczowe klimaty. Drugi krok to było przystosowanie danych do wrzucania do modelu, bo te dane trzeba było wrzucać po na przykład 32 obrazki, bo wszystkie naraz by się nie zmieściły i to trzeba obrabiać jakimiś takimi tematami. Tak jak mówię, Grzegorz to zrobi znacznie lepiej za miesiąc. Następnie, to jest ciekawa rzecz, to co się dzieje w tym momencie, to ktoś kiedyś przysiadł, istnieje taki, o tym też mówiłem na poprzednim wystąpieniu, istnieje taki duży zbiór danych, na którym ludzie trenują bardzo duże sieci neuronowe, zajmuje im to kupę czasu, a potem rzucają te sieci do internetów i każdy może sobie je pobrać jak tylko lubi. I właśnie ja taką jedną sieć nazywającą się ResNet50, która była najlepszą siecią neuronową do klasyfikacji w roku 2016 czy tam 2015 na świecie, sobie tu ładuję do mojego modelu za darmo. No i to, co dalej robię, to wykonuję trening. Trening, jeżeli ktoś w miarę pamięta, co to jest pochodna, to ucieszy się, dlatego że tu są takie trzy najważniejsze linijki świata. To warto je zapamiętać. One polegają na tym, że w tym momencie model zeruje takie miejsca na pochodne, w tym momencie model liczy takie pochodne, a w tym momencie model aplikuje je do modelu. Do sieci, przepraszam, nie do modelu. Więc to są takie trzy magiczne linijki, w których wszystkie te pochodne, wszystkie te mnożenia macierzy się wykonują tam w środku. I generalnie i to jest to, co się dzieje i to wokół mamy opakowane po prostu jakimiś tam pętlami zwykłymi Pythonowymi. W Kerasie tak nie ma, w Kerasie macie, wiecie, wystawione polecenie trenuj model i nie widzicie, co jest w środku i się nie dowiecie za łatwo. A tutaj jest wszystko po prostu na wierzchu. Więc jeżeli ktoś ma zamiar troszkę to zrozumieć, to polecam serdecznie. Dobra, no i trenujemy sobie, trenujemy, hyc, hyc. No i potem robimy predykcję. I ja to powiększę, z tego co pamiętam, aha, tu akurat się predykcje udały. Bo czasem się nie udają. Obrazki się nie chcą powiększyć. W każdym razie tu jest napisane, że model przewidział, że to jest obcy na 99%, tu na 94%, a tu sądzi, że to jest predator na procent 91%. Czyli w naszym przypadku ten model zadziałał. Dobrze. Ok, no i co? Ostatni slajd chyba, nie? Został. Gdzie jestem? Tu jestem. Tak, to jest ostatni slajd, także może nawet się wyrobię. To wszystko, co dzisiaj Wam pokazałem, jest dostępne. Musiałem gdzieś to wrzucić, to postanowiłem zrobić swój malutki projekt na GitHubie. BUS to jest tam moje konto, a DCBit to jest nazwa tej społeczności, która tu właśnie jest na sali. I tam jest ten kod do LightGBM-a. No widzicie, że prościutki, ale myślę, że na początek może być. Jest link do tego demka o obcym predatorze. Oraz jak się wejdzie tutaj, proszę Państwa, to myślę, że jest fajne miejsce całkiem. Jak się wejdzie tutaj na to o tu i się kliknie na wiki, to tu jest takie coś, to nazywa się Useful Links. I ja kiedyś zrobiłem ankietę w firmie DeepSense i pozbierałem od ludzi linki, które są uważane za słuszne. I tu są materiały szkoleniowe, takie najpiękniejsze z internetów, jakie udało się nam znaleźć o uczeniu maszynowym, głębokim uczeniu. Tu jest przegląd najlepszych metod w danych dziedzinach. No i potem jakieś informacje o, jak to powiedzieć po polsku, no o tym, nie? Czyli Python, Jupyter Notebook, TensorFlow, Keras, PyTorch oczywiście. No i na końcu jest o tym Neptunie, to jest powiedzmy dla chętnych z gwiazdką, nie? Więc jeżeli ktoś z Was chciałby po prostu sobie wejść do miejsca, gdzie troszeczkę tego jest podsumowanego, no to proponuję, żeby sobie wszedł właśnie na przykład tu do tego pana, który ma DCBit, takie coś. Tu ma wiki i w tym wiki są te linki, one sobie wiszą. My jakoś to udostępnimy to sprytnie, nie? Tamtymi naszymi kanałami, no generalnie będzie można to znaleźć, nie? Dobrze. No to co, to myślę, że teraz czas na ulubiony slajd wszystkich uczestników tego typu wystąpień, czyli dziękuję za uwagę.
I jeżeli są pytania, to ja spróbuję odpowiedzieć. Jeżeli nie ma, to możemy już iść tam się bawić chyba. To Ubuntu, to rozumiem, każdy inny Linux też będzie ok, niekoniecznie. Ogólnie Linuxy debianowe to są te kochane Linuxy w tym społeczeństwie. O ile mi wiadomo, Python jako język interpretatywny przegrywa raczej w prędkości z językami takimi jak C. Czy w przypadku sieci neuronowych nie jest jednak prędkość nauki dosyć istotna i działanie właśnie w dużych sieciach? Czemu Python jest tak powszechnie wykorzystywany? Pytanie brzmiało, dlaczego używa się Pythona, skoro C jest szybsze, tak? Troszeczkę spłaszczyłem, natomiast troszkę chyba sens też wydobyłem. Pythona ludzie tacy jak na przykład ja, którzy na kodowaniu się w zasadzie nie znają, używają po prostu jako kleju, który skleja te biblioteki. Po prostu to jest język, który bardzo łatwo się czyta, bardzo łatwo się w nim pisze. Natomiast wszystkie te porządne biblioteki, oczywiście i XGBoost i LightGBM są napisane w C++, LightGBM to na pewno, i XGBoost też. Wszystkie te rzeczy do sieci tak są napisane w C lub C++ pod spodem, natomiast to jest tylko jakby API Pythonowe, które pozwala nam się łatwo z tym łączyć. Więc to jest szybkie, to jest zoptymalizowane, tu o to nie ma strachu. Po prostu wiecie, no pisanie w C, a pisanie w Pythonie to jest troszeczkę co innego. A jakby nie kruczki programistyczne są jakby sednem pracy data scientista, nie? O to chodzi. Słucham. Ile trzeba znać matematyki, żeby zacząć bawić się modelami? No ja myślę, że habilitacja to jest dobry punkt startowy. Ale jeśli nie, to o tym też mówiłem w maju, to jest tak, że żeby używać w ogóle jakoś tego wszystkiego, to warto rozumieć, co to jest średnia, co to jest mediana może nawet. Warto wiedzieć, jak mnożą się macierze, czyli jak są jakieś tam kształty, to macierzy w ogóle nie pomnożymy i tak dalej, czyli powiedzmy takie na absolutne podstawy algebry liniowej. Jeżeli ktoś chciałby w miarę bardziej zrozumieć, co to są te sieci lub te właśnie rzeczy typu LightGBM, bo to też polega na liczeniu pochodnych z czegoś tam, no to trzeba rozumieć, co to jest pochodna funkcji wielu zmiennych i tyle. Więc jeżeli ktoś na przykład z Was kiedyś miał tego typu przedmioty na jakichkolwiek studiach typu algebra liniowa i analiza, gdzie po prostu się wchodzi w wiele wymiarów, to to w zupełności wystarcza. Czyli no niewiele. No. Odpowiedź to trochę, mało. Słucham. A co jeżeli używaliśmy tego LightGBM i chcemy wykreować jeszcze lepszy model? Jak to dalej wygląda? Tak, no to co ja Wam pokazałem, to jest po prostu biorę jakiś model na domyślnych parametrach no i coś tam sobie robię. Pierwszy błąd, jaki błąd? No, pierwsze pójście na łatwiznę, jakie tu się stało, no to po prostu było takie, że nie użyliśmy wszystkich danych do trenowania. Część odłożyliśmy na bok, one służyły tylko do sprawdzania nam, co się dzieje, to straciliśmy je w pewien sposób. Więc istnieją metody walidacyjne, które używają wszystkich danych w jakieś tam zmyślniejsze sposoby. Tu powiedziałbym, że pierwszy krok taki wstępny. Drugi krok, jeżeli chodzi o samego LightGBM-a, no to tak jak mówiłem, tam jest pełno parametrów, którymi można sobie sterować do woli. I tu był taki slajd, w którym mówiłem, aha, no właśnie, to może przejdę do tego slajdu z tymi mądrymi rzeczami. Najmądrzejszymi w ogóle. O. To, co powiedziałem przed chwilą, to było o skomplikowanych technikach walidacyjnych. Teraz to, co chcę powiedzieć teraz, to jest o wyszukiwaniu hiperparametrów. Można to zrobić tak, że po prostu biorę ten model LightGBM. On ma te parametry, które mogę ustawiać jak chcę i po prostu powiedzmy, że losuję te parametry, wykonuję 1000 losowań, czyli trenuję ten podobne modele 1000 razy, czyli wykonuję 1000 razy więcej obliczeń i z nich wybieram najlepszy, powiedzmy, nie? Takie po prostu próba zabawy z hiperparametrami modelu i to jest tak w środku, a na końcu w ogóle robi się tak, że tak naprawdę trenuje się dużo różnych modeli. Najlepiej, żeby one były wzięte z zupełnie różnych beczek i podobnie działające i się je zbija razem, albo w najprostszym wypadku po prostu liczy się ostatecznie średnią z tego, co każdy model wyrzucał. Można też użyć jeszcze innego drzewa decyzyjnego do tamtych modeli i można to komplikować, wiecie, robić więcej, nazwijmy to, poziomów tajemniczenia. No i w ten sposób się wyciska te procenty dalej, nie? Już tak ostatecznie. No to chyba dzięki.